Ale mam szczęście. Podjechałem na miejscówkę, właśnie pan wyjeżdża. Super, super, super. Wędki zarzucone. Godzina 16:08. Gdzieś tam. Wiatr jest, więc są gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie zakupić szampana. Ty akurat pierwszy 1000 i inkubator młodego kanału wędkarskiego. No. Przeszliśmy. Tutaj są bagaże, a tutaj jest oprysk permetryną. Tak jest. Tam gdzie będzie ten balon, tam gdzie będziemy łazić najczęściej, łapy myć. No trzeba zabezpieczyć, no. Przynajmniej ten kącek, nie będziemy psikać całej miejscówki. Ostatnio kleszcze właziły nawet po plastikowej butelce, nie? No. Nie po liściach, po plastiku, po butelce. Chcesz to zrobić? Jasne. Poczekaj, to jak ja to robię zawsze? Nie wiem, bo ja to rzadko robię. Idę albo nie idę. Od tej strony bym zaczął w takim razie. Ty, no i co byłeś ten, co kupiłeś? Żyłeczkę? Żyłkę kupiłem, no. To chciałem kupić jeszcze szczytówkę do tego, nie? Do Federa, ale się okazało, że pan miał... Czekaj, tam było 0,32 mm, 0,36 i wziąłem to gniazdo samo, nie? On mi powiedział wcześniej, przyjdź pan z gniazdem, bo to nie wiadomo. Wziął suwniarka, zmierzył, zaczął tam pasować te szczytówki, albo była za luźna, albo nie właziła. I padał mi hop, ale nic się pan nie przejmuj, się pan wejść na kokół. I papierem siernym się to zawsze możesz trochę przyszlifować, nie? Tylko tam kurde, no w sumie recht. I tak mi trochę głupio było, bo się okazało, że ja mam taką szczytówkę właśnie od ciut za wielko. I powiedziałeś temu chopu, że nie kupia, nie? No a to w takim razie dziękuję. I widziałeś, że mu tak, kurde, 10 minut hopy mi szukał, dobierał, a ja nic nie wziął. No to nieładnie się zachować. Ale nie, no potem ta żyłka, nie? A to już, proszę pana, najdroższa jaką mam się. Dobrze, no. No to baw się tu. Dzięki. Śniadanko. Nie śniadanko. Brownie. To jest jajecznica z cebulą i przyprawami z zupki chińskiej. No i co? Soki ci się wydzieliły? Dużo dobrych rzeczy. Tu jest surówka z kapustą. Są same dobre rzeczy. Ale jednak tak ciasto bez śniadania. Teraz mi się zrobiło. Ale piękny jest twój poranek. O, będzie miał zupkę z niską czekoladową. No i co? Przy okazji kufelka już to kiedyś tłumaczyłem, że nie przeszkadza mi to. No jestem z siebie tak dumna. Chwilą mi zwracałaś uwagę, że kroiłem cebulę. Ale jesteś taki wspaniały i cudowny, że nie ma i co. Nie, to jest super. No. No. I patrz, od razu ci się czoło wygładziło, nie ma już tej zmarszczki, złości. To jest kwestia dziubek wrażliwości. Proszę łyżeczkę teraz. To sobie wyjdź. Cudowny poranek, cudowny. Chyba żartuję, zaraz będzie haja i się skończy cudowny poranek. Wszystko to będzie do śniadania? Jest, niech to będzie. Dużą ilością cebuli. Właśnie świetnie. Bo to będzie, wiesz, to będzie szybka akcja, nie? Talerzyki, chlebek proszę otworzyć. Ja już wbijam jajeczka i nie baw się z telefonem. Ty, bo się zaczyna przypadać, dobra. Gorąco, nie? Przepraszam. Proszę też na śniadanie. Dobra, zaraz będzie. Idealne. No to smacznego. Jak tam po śniadanku? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nikt mi nie zwrócił uwagi. Ani ty nie zauważyłeś. Ja po prostu zachowałem się na tym wyjeździe trochę tak jak ty. Jednej nie zarzuciłeś? A jak? To za daleko, to ja tego nie zarzuciłem wczoraj. O, ale tu mogłem czekać, nie? No widzisz, czyli... Nie, no, na jedno wyszło. Tak, no to jaki pomysł? No, wielkiego wyboru nie ma, więc... Modlitwa. Albo biały robak, albo tamte zielone, które nie wiadomo, idę ma. Żeby się świeciły, pan opłucuje haczyki. Myślę, że to coś pomoże. Gadałem, kurat, co masz zrobić.
Nie, modlę się. To było bardziej efektywne, wydaje mi się. Patrz, jaki jestem uzbrojony. Kupiłem pół Carrefoura. Same killery. Chyba... Tu nie wiadomo co. Tutti frutti. Też nie wiadomo co. I miód. Ale zgód. No i teraz jeszcze to. O, różowe kulki. Ale patrz, jak one się skurczyły już. One były większe chyba. Zrobimy tak. Zrobimy sobie cztery. A. Różowa kulka. Wybór patna. Tutti frutti. Ooo, wiercisz kulki, no, no to... Jest za twarda, nie da się wbić tego, szydełka. Dobra, chciałem cię chwalić, ale widzę, że to tylko przez przypadek masz to wiertełko. No, coś tu lata. Coś tu lata i wielkiego. Mhm. Szersze. Poznaj pana Henia Szerszenia. Rama, rama. Na śmierdziuchy w takim razie. Zapachu kostki do kibla. Masz takie kostki w kiblu śmierdzące? W zakładzie? Jestem prawdziwym wędkarzem i u mnie w kiblu śmierdzi halibutem. Halibut? I papier toaletowy o zapachu tutti frutti albo szalonego kraba. Dlaczego w sumie nie? Dlaczego by tu nie dać żółtko? Nie? Przygotowanie. Myślę, że Remigiusz jest wąska. Dobra, jedna ta, druga ta, ale ja sobie potem będę chyba, ja sobie potem siądę i chyba będę przerabiał przypony, samochód, coś pokręcę. Fantastycznie właśnie, no powoli, na spokojnie, bo to się nie ma gdzie spieszyć. A może ten, co masz? Ten, dobra, wszystko. Daj. Cześć. Jesteś lepszy niż Grażyna, zanim zapytałem już wie. Czekaj, wiesz co, no, coś pozmieniam. Widziałem, gdzie dałem ciężarki. Właśnie, ciężarek bym potrzebował jeden. Ja też. Nie wiem, gdzie dałem, a przecież tego było całe mnóstwo. Bo sobie... O, i już się znalazły, przynajmniej dwa. Osiemdziesiąt gramów. Wyśmiejcie. Pasuje go. A to co jest? Kiedyś mierzyliśmy ten grunt, nie? No, patrz, takie czasy jeszcze pamiętasz. Nie wyrzucaj. Bo za 10-20 lat to będą wspomnienia, na których będziemy płakać. Równie, że tak. Ja już zaczynam zbierać po sobie relikwie. Patrzcie, co ten gamon ma. Nie wiem, czy kupił zły rozmiar i chce zwrócić? Nie, dobra, obetnij. A metka nie jest taka fajna, wiesz, jakby była na przykład jakaś różowa, no. To wtedy można by było nosić, mieć jakiś styl. No, masz rację. I nie wrzucaj mi tego tutaj nigdzie... A nie chcesz takiego, takiego chcę, czegoś patrzeć? To się na pewno przyda do czegoś. Nie. To jest taka tytyrytka, tylko... Weź się do namiotu sobie. Położę ci tu, może się przyda. Patrz, jak mi tu grzebie. On robi przegląd. Co mi tu grzebiesz tak, co? Fajny, fajny skrzynka. Przyszedł, poszukał drobnych i poszedł. Ja tam gdzieś miałem 2 złote, kurde. Żeby mi się nie straciło. Żeby nie było, że kłamie, nie? Ja te 2 złote już tutaj włożę chyba z, no kupę lat. Niech to jest, bo to mi przynosi chyba wygrane zasiadki. No i co? Czym? Jak ja tak będę was kręcić, a wy nic nie będziecie robić... Ja już zrobiłem wszystko. To wszyscy zasną. Jak będą nas oglądać. Ja już mam wędki w wodzie. Będą puszczać nasze filmy na dobranockę dla dzieci. Kawa wypita. Jeszcze prawie, no. Już prawie wypita. No i teraz tylko co? Czekamy. No kawa wypita. W takim razie następny płyn można zacząć pić jakiś. A 12 gdzieś jest? No bo jest. Na świecie już jest. Bo jest. Zawody czas zacząć. Zaczęły się właśnie. To jest taterniku. No, dobra. Będziemy się bić. Jestem kleszczem,
Chodź na powietrze. Moja siła to twarz. Kleszcie z nami! Kleszcze z nami! Chodźcie z nami! Ja byłem kleszczem. Dobra. I nogami musisz pracować. Pani trener od razu. Nogami pracuj, nogami! Tuśko! Tuśko! O, kurde, to mi wypadło. Co robisz? Poprawiasz? O, taką prowizorkę. No co ty? Nie, co? To wygląda na profesjonalną robotę, a ja mam prowizorkę. Jesteś zbyt skromny. Dobrze, może będzie dobrze. Żeby to zblokować, bo się zaczęło chybotać. Zaraz ci powiem, czy działa. Jak złoto. Obalało się, nie? To. Ja. No już się nie obala. O, jest. Patrzy. Jamłasica. Jakiś skupiony. No. Te patrzenie do góry dużo pomaga. Nie daje, no właśnie. No. Spiał się. Wydaje mi się, że już go nie ma chyba, wiesz? Mi się Daj mi wędkę. Masz normalnie uszany krzypą, kurde. O kurde. Zerwał. Nowy przypąd. No to... Ja słyszałem, jak ta ryba się tu rzuciła. To był tu jakiś karp. No. Tak, najpierw jedno pichnięcie, później drugie i później nagle... Kurde, ale szkoda. No, trudno. Mogła być kurde ryba. Mogi mi się coś jeszcze wbiło w woderach, coś tam było, jakiś kolec z akacji. Co to było? Patrz. Mieliśmy kaczkę. To mieliśmy już karpia i kaczkę, no. A przed chwilą oberwanie chmury takie lekkie. No, tu by się jakieś schodki przydały. Całe z piochu. No trzeba będzie to jakoś wysuszyć, jakoś. A serce mnie boli, jak wkładam tak. Góra idzie? Czy trzeba mu pomóż? Oj tam. Lekarstwo, nie? Amatorszczyzna przy grylu w 30 stopniach. Tak blisko, tyle, brakowało tyle dosłownie. No, miał odjazd taki, że... Dobra. Ale zero. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem kleszczem. Bardziej niż kleszcza przypominasz mi leszcza. Tak. To zobaczymy. Fight!